8 punktach, w 8 lokalizacjach w Polsce są podawane preparaty firmy Pfizer dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Co pan na to? Czy pan popiera takie coś, że są na malutkich dzieciach są prowadzone eksperymenty medyczne? Jeżeli chodzi o temat wirusa, to nadajecie tak jak PiS. Dobrze, mam teraz całkiem inne pytanie odnośnie sytuacji, która ma miejsce. Chodzi mi tutaj o całą pandemię w cudzysłowie, bo nie oszukujmy się, pandemia, nie można tego nazywać pandemią, skoro wczoraj był mecz Polska-San Marino i było ponad 50 tysięcy kibiców na stadionie. Ale do czego zmierzam? Chodzi mi tutaj o taki... mam takie jedno pytanie, ponieważ pytam polityków PiS, no to postanowiłem zapytać w końcu polityka Platformy Obywatelskiej. W 8 punktach, w 8 lokalizacjach w Polsce są podawane preparaty firmy Pfizer dzieciom w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Co pan na to? Czy pan popiera takie coś, że są na malutkich dzieciach są prowadzone eksperymenty medyczne? Zaraz do tego wrócę, tylko nawiążę tylko, o czym pan powiedział o 50 tysiącach wczoraj na stadionie. To też jest zabawne, że ten mecz się mógł odbyć i dobrze się mógł odbyć przy pełnych trybunach, a sanepid straszył organizatorów manifestacji w Warszawie, że może być tylko 150 osób, tak? Czyli 50 tysięcy może pójść na mecz, 150 tysięcy na manifestację. Nie mam takiej wiedzy o testach na małych dzieciach. Ale dobrze, to już tam ma. Polska jako jeden z czterech krajów na świecie wyraziła zgodę na prowadzenie tego typu badań na dzieciach w wieku od 6 miesięcy do 12 lat. Jak wiemy, dzieciaki w tym wieku praktycznie ciężko nie przychodzą najpopularniejszą obecnie chorobę. Ciężkie przypadki to jest praktycznie promil. Jaka jest zasadność, aby takie preparaty były podawane takim malutkim dzieciom? Chciałbym poznać właśnie stanowisko kogoś z Platformy Obywatelskiej. Nie znam się na badaniach leków. Wiem, że domyślamy się, że każdy lek musi być w jakiś sposób przebadany. Nie wiem, czy taki sposób, jak pan mówi, badania są w Polsce przeprowadzane. Ja akurat moje dwie córki, które mają powyżej 12 lat, zaszczepiłem już. Czekam też na możliwość, aby mojego syna, 8-latka, jeżeli to będzie bezpieczne i dopuszczone w sposób odpowiedni przez nadzór medyczny, także zaszczepić. Nie wiem, jak się przeprowadza leki, jak się dopuszcza, nie mam pojęcia na ten temat. Czyli, ale nie, to... dlaczego wy jako opozycja nie mówicie nic na przykład o leku, jakim jest na przykład amantadyna? Jeszcze tam jest kilka leków, które dobrze sobie radzą. Dlaczego wy nie poruszacie takich kwestii? Nie znam się na medycynie, ja też wydaje mi się, że pan też nie za bardzo, więc nie wiem, czy mogę panu zaufać, ale amantadyna się... Znam lekarkę z powiatu tanowskiego, która leczy. Normalnie już leczyła dużo osób w tym leku. Myślę, że jest wiele zapewne sposobów na powodowanie, żeby ten lek, chorobę przechodzić łagodniej. W różny sposób to się dzieje. Czytałem ostatnio artykuł, jak to w Zabrzu szpitalu robili. Natomiast jest leczenie pewnie objawowe i o ile mi wiadomo, leku, który zabija wirus, jeszcze nie ma, no ale może pan ma jakąś lepszą informację na ten temat. Opozycja nie podejmuje się tego tematu. Jeżeli chodzi o temat wirusa, to nadajecie tak jak PiS. Mam wrażenie, że jesteście praktycznie ręka w rękę, tak samo TVN i TVP. Jeżeli chodzi o ten temat, te dwie telewizje mówią tak samo. Nie oglądam TVN-u, natomiast nie oglądam TVP, ale nie rozumiem pytania. No. Z epidemią trzeba walczyć. Ja słyszę, co pan mówi, tylko nie rozumiem tego, co pan mówi i chyba nie jestem w stanie zrozumieć. Ponad 150 tysięcy nadmiarowych zgonów w Polsce. Dlaczego nie podejmujecie tego tematu? No to chyba akurat podejmujemy bardzo często. Nie słyszę ani słowa krytyki w kierunku ministra Niedzielskiego. Ja go słyszę kilka razy w tygodniu, no ale to może... Niedzielski był też za Platformy Obywatelskiej. Minister był w rządzie, tak? Nie pamiętam jego biografii, ale co to ma za znaczenie? No, krytykujemy Ministerstwo Zdrowia chyba, co powiedziałbym, codziennie. No. Znaczenie, że wiele osób mówi, że minister Niedzielski ma jakiś parasol bezpieczeństwa i dziennikarzy, i polityków opozycji, ponieważ nikt... Platforma Obywatelska krytykuje go codziennie. Mam nadzieję, że już czwarty raz to pytanie pan zadaje. Krytykujemy co chwilę Niedzielskiego. Nie dostałem odpowiedzi. No to powiadam, że krytykujemy Niedzielskiego bardzo często. Nie, bo powiedział pan poseł podczas naszej krótkiej rozmowy, jak już mieszkamy krakowską. Średnio krótkie. Co? Średnio krótkie, trochę średnio pogadaliśmy. Że krytykuje pan ministra Niedzielskiego. Bo mnie ten temat właśnie najbardziej boli. No to za co go pan krytykuje?
No moim zdaniem oni, jak tak powiem, nie najlepsze. To jak przebiegała pandemia, wiadomo, że on w trakcie został, poprzednik jego był jeszcze gorszy. No to były przedziwne rzeczy. Nie? Z jednej strony stał pusty szpital narodowy w praktyce, z drugiej strony karetki jeździły, nie miały gdzie ludzi dowieźć, prawda? Kwestia teraz jest krytyczna, trzeba żołnierzy kierować jako kierowców do karetek. No to też, a minister rozwiązuje ten problem w taki sposób, że zatrudnił kolejnego wiceministra, który ma prowadzić negocjacje. On rzeczywiście sprawia dobre wrażenie w mediach, ten człowiek, czyli po prostu prowadzi negocjacje, żeby je przedłużać. To są rzeczy te podstawowe. W zeszłym roku był jakiś gigantyczny problem, na przykład ze zdobyciem szczepionek przeciwko grypie. Ktoś chciał się zaszczepić, nie było to niemożliwe. Ja słyszałem wypowiedź, teraz nie pamiętam, czy ministra, czy premiera, że szczepionki są kupione. Jak napisałem do ministra interpelację, żeby mi wyjaśnił, skoro premier mówi, że są szczepionki kupione, a ja ich kupić nie mogę, to minister mi odpowiedział, że rząd się nie zajmuje kupowaniem szczepionek przeciwko grypie, czyli no, wskazał na ewidentne kłamstwo premiera. Ale myślałem, że no to powiedzmy zeszły rok taki był, w tym roku się okazuje, że także jest to niemożliwe. Tutaj w aptece, tam 100 metrów za panem pytałem, to mówią mi, że przychodzi jedna na tydzień, co dwa tygodnie jedna szczepionka. No, że ludzie przychodzą z receptami, ale kupić nie można. No to są takie błędy kardynalne, bo rozumiem, że czasami coś się wydarzy nagłego i nie wiem, samolot spadnie i nieprzewidywane, nie? Ale kiedy już jest kolejna zima i kolejna grypa i taki problem, no to ręce padają. Czyli to jest wszystko, co może pan powiedzieć krytycznie o ministrze zdrowia? No co mi teraz przyszło do głowy, ale myślę, że to są rzeczy dość podstawowe. Brak kadr i brak dobrej jakiejś organizacji w sytuacji kryzysowej, no to rzecz najgorsza, bo to oczywiście te zgony liczbowe to w Polsce wskazują, że rzeczywiście Polska chyba sobie poradziła stosunkowo najgorzej z epidemią wśród krajów europejskich. No to, że jakiś popraw nie ma i że za chwilę zabraknie personelu medycznego, no to rzecz najbardziej niebezpieczna. Dobrze, no to dlaczego ten temat nie jest przez opozycję wałkowany w Sejmie, bo powinniście się trzymać tego tematu i uderzać w rząd. Nie ma tygodnia moim zdaniem, kiedy tego nie robimy. Może się to nie przebija i jeżeli tak... Nie przebija się. No 150 tysięcy nadmiarowych zgonów z powodu braku dostępu do lekarza. No ale nie da, głównie. No tak, oczywiście. O tym, że ja skąd ja o tym wiem. No, wiem to stąd, że słyszałem moje koleżanki i kolegów, jak o tym mówią co chwilę na korytarzach i na konferencjach prasowych i także z mównicy. To jest mówione co chwilę i to niestety, jeżeli się nie przebija, to oczywiście przyjmuję do wiadomości, że coś trzeba zrobić, żeby się przebijało. Jeden z internautów napisał coś takiego. Najpierw bronicie konstytucji, a potem sami nie chcecie jej przestrzegać. I ktoś tu napisał, że to jest hipokryzja. Jak by się pan do tego odniósł? To nieprawda, że nie chcemy jej przestrzegać, tak samo jak nieprawdą jest tworzenie opozycji między konstytucją a prawem Unii Europejskiej. Oczywiście konstytucja RP jest najważniejszym prawem w Polsce, nikt tego nie neguje i zgodnie z tą konstytucją obywatele w referendum zdecydowali o członkostwie w Unii Europejskiej. Artykuł 90 konstytucji, punkt 1 mówi, że Polska może zrzec się części swoich uprawnień na rzecz organizacji międzynarodowej, związku organizacji. I tak się dokonało. Nie można być w instytucji, w organizacji, czy to jest Unia Europejska, czy NATO, czy ONZ, nie przestrzegając jej uprawnień, jej przepisów, jej zasad. I prawo europejskie nie wyklucza się z polską konstytucją. Dobra, to na przykład teraz pojawia się taki wątek, artykuł Konstytucji numer 8. Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczpospolitej Polskiej. Tak, powiedziałem przed chwilą. Konstytucja jest oczywiście najwyższym prawem. Zgodnie z tą konstytucją wstąpiliśmy do Unii Europejskiej, ale konstytucja nie jest jedynym prawem. Wstępując do Unii Europejskiej, zobowiązaliśmy się przestrzegania traktatu w Unii Europejskiej po sprawdzeniu, że się z konstytucją nie wyklucza. Jeżeli chcemy być w Unii Europejskiej, to musimy tych traktatów przestrzegać. Tak samo, jeżeli chcemy być w NATO, musimy przestrzegać traktatów NATO. Jeżeli chcemy być w ONZ, musimy przestrzegać przepisów funkcjonujących w ONZ. I to tworzenie jest absolutnie sztuczne tworzenie, pewnie w tym celu, żeby przez partię rządzącą, żeby przepychać jakieś swoje inne pomysły, które będą za chwilę realizować, bo wiadomo, że polexit nie wydarzy się za chwilę, ani w najbliższych paru latach. Oni być może nawet go nie chcą, tylko zasiewają ziarno, które może fatalny efekt za parę lat odnieść. Tak samo jak Cameron nie chciał wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, ale tak mu wyszło, że do tego doprowadził.